W drodze z Szymkentu do ruin miasta Otrar zatrzymujemy się koło pasących się przy drodze wielbłądów. Wielbłądów nikt nie wypasa, same wracają do domu, kiedy zechcą pić lub odczują, że nadszedł czas dojenia. Poza murami miasta, pod specjalnym zadaszeniem, można obejrzeć pozostałości łaźni publicznej z XIII wieku, składającej się z 10 pomieszczeń. Farab było słynnym niegdyś na całą Azję Środkową miastem na jedwabnym szlaku, leżącym 170 km od Szymkentu. Osadnictwo w tym miejscu jest datowane na pierwszy wiek naszej ery. Zrekonstruowana brama wjazdowa. Ufortyfikowane miasto zajmowało 2 km² powierzchni i było bardzo gęsto zabudowane i zaludnione. W tym mieście w lutym 1405 roku Tamerlan, znany także jako Timur, gromadząc swoje wojska przed planowaną wyprawą do Chin, przeziębił się i zmarł. Tu w XIV wieku wznosił się główny meczet.